kompletny zestaw działań na zmarszczki palacza. Tym się dzisiaj zajmiemy, zaczynając od ćwiczeń. I teraz, jak już zapewne wiecie, najlepszym wypełniaczem dla twarzy są nasze własne mięśnie. W tym wypadku mięsień okrężny ust, orbicularis oris. Będziemy go ćwiczyć, a potem za wszystkie czasy wymasujemy. Uwaga, ćwiczenie pierwsze, tak zwane kaczorki, jest doskonałe, choć wygląda nieco śmiesznie. Palce wskazujące i kciuki mocno złapią usta i je rozpłaszczą i tak będą trzymały przez cały czas trwania ćwiczenia, a my będziemy usiłowały ścisnąć kąciki ust do siebie jak najbardziej, mimo tego oporu palców, i zrobimy to 15 razy. Uwaga! I pięknie, zauważcie, że palce nie odpuszczają w trakcie ćwiczenia, trzymają cały czas. Drugie ćwiczenie doskonałe, ale trzeba dobrze zaobserwować technikę. Najpierw nasze usta zrobią takie duże pionowe O, zawijając zarazem wargi do wewnątrz i dopiero wtedy będziemy mogły złapać zarówno palcami wskazującymi, jak i kciukami, to jest ważne, kąciki ust. I za chwileczkę palce nieco będą się siłowały na boki, a kąciki ust będą próbowały wrócić i zrobić takie jakby malutkie O. Tak to wygląda, duże O. Również 15 razy. Czego robić nam nie wolno? Otóż nie wolno nam robić tego przy rozluźnionym mięśniu, czyli czegoś takiego. To nie ma żadnego sensu. Jeżeli chcemy działania przeciw zmarszczkom palacza, ostatnim zwanym również kodem kreskowym, wpisać w naszą codzienną rutynę, to będziemy sobie robiły masaż na serum, no bo potem zwykle kładziemy jakiś kremik, podkład i biegniemy dalej. Dlatego też tutaj idealne będą peptydy Adifil, które będą wypełniały ubytki tkanki tłuszczowej nad górną wargą. Bardzo dobra, cenna rzecz. Tutaj nad usta to dosłownie pół kropelki, bo to jest największe stężenie na rynku. Podobnie jak jest to w przypadku peptydów typu Botox-like, które będą działały silnie rozkurczowo na te zmarszczki. Także znowu pół kropelki zmieszane z Adifilem. Dobrze wcieramy i bierzemy się za masaż. Moje najukochańsze jeżyki akurat do ust sprawdzają się mniej, więc zaczniemy sobie od takiego tutaj przytrzymania, przebierania palcami właśnie na serum. I ciągniemy to odrobineczkę do góry, tak jakbyśmy sobie zawijały wąsy w stylu Dalego. I to samo na drugą stronę, warto to zrobić więcej razy. Cudownie nam się tutaj sprawdza roller galwaniczny. On ma tutaj mistrzostwo świata, wymasuje wargi same też, silnie nawet na brodę, ale wymasuje też dokładnie to, o co nam chodzi, czyli te zmarszczki, stymulując produkcję kolagenu, elastyny i spłycając w wyraźny sposób te małe brusteczki. Warto też pamiętać, że to jest kwestia utraty kolagenu i ceramidów w skórze, dlatego dobry łyk eliksiru i maestrii na co dzień, czyli pitnych ceramidów premium i pitnego kolagenu premium, naprawdę będą tutaj pomocne. Ale teraz przejdźmy do tego, co może zrobić dla nas guasza i nasze dłonie. Ja tutaj przeprowadzę taką delikatną tonizację i nawilżenie, dobra praktyka. Zastosuję dalej olejek. Ja akurat mam oczywiście naszą bazę olejową premium, ale może być taki olejek, który Tobie służy najbardziej i który kochasz. Usteczka smaruje i tutaj wokół nich. I teraz guasza, uwaga, dzióbek umieszczamy w zagłębieniu brody i masujemy w ten sposób, zagarniając kąciki ust do góry. Do tego jest nam potrzebny guasza właściwej wielkości, czyli takiej, nie większej. Dzióbek zakotwiczony masuje tylko część wklęsła.
Pięknie. Guasza przy przytrzymaniu może również robić takie ruchy zygzakowate, które będą ładnie rozpracowywały te bruzdeczki małe. Może również też przy przytrzymaniu po prostu delikatnie prasować. A teraz pora na nasze dłonie. Jak to robią Japonki? Przykładają płasko palce środkowe i do warg, i do brody i masują do góry, żeby przy okazji podnosić kąciki ust. I tak robimy 7 razy. Wersja jeszcze bardziej zaawansowana. Masujemy kółeczkami. Te kółeczka są skierowane do środka, tak żeby tutaj skóry też nie rozciągać i bardzo starannie rozmasowujemy każdą partię. Tak naprawdę tak długo jak uważasz, ale zatrzymaj się tutaj, zrób to parę razy, bo naprawdę wtedy zobaczysz różnicę. A jak to robią Chińczycy? To już jest naprawdę świetna sprawa, będzie bardzo energicznie, będziemy wytwarzać wibracje silnie stymulujące tkanki, dlatego przyłożymy wierzch dłoni do górnej i do dolnej wargi i 30 razy zrobimy takie ruchy wibracyjne i jak najszybsze. Uwaga! I zmiana. I doskonale, to jest rutyna szybka, krótka, ale naprawdę zobaczycie, że tutaj nie tylko skóra, ale też to, co ją unosi i co nie pozwala jej się właśnie mocniej zmarszczyć, czyli nasze mięśnie będą reagowały dokładnie tak jak chcemy, czyli takim lekkim uwypukleniem ust i wygładzeniem skóry wokół nich, a szczególnie tego kodu kreskowego nad górną wargą. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Jeśli to się przydaje, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał, ale też i napisz mi, co chciałabyś w nim zobaczyć, co by Ci się przydało. Ja bardzo chętnie za takimi sugestiami podążam.